Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się słowami, można by powiedzieć, ciekawości Greków, którzy chcą zobaczyć Jezusa. Dlaczego? Bo są ciekawi cudów, bo są ciekawi dziwnych znaków, których dokonuje nauczyciel z Nazaretu. Ale Chrystus Pan pokazuje zupełnie inną perspektywę, perspektywę krzyża. Więcej mówi o tym, co jest zadaniem Jego uczniów. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś mi służy, Ojciec okaże mu cześć. To jest moje zadanie, iść za Jezusem. Ale w tych słowach też rozbrzmiewa echo innych słów z Ewangelii Mateusza. Bardzo podobnych, a jednak innych. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Krzyż, czyli trud dla Jezusa Chrystusa. Życie Ewangelią, nawet wówczas, kiedy świat mnie odrzuca, nawet moi bliscy, krewni, przyjaciele, bo ja chcę być blisko Jezusa. Takie jest zadanie ucznia Jezusa, takie jest zadanie dziecka Bożego, być blisko Jezusa.